Dzisiaj odwiedziliśmy Brzdąca. W Brzdącu dzieją się niestworzone rzeczy. Skąd takie pomysły? Rzekłabym, że dzieją się rzeczy tworzone, bo na pewno coś się dzieje, z czego wyjdzie coś, a to coś związane jest z projektem, który realizuje Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Brzdąc przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta, Wydziału Ochrony Środowiska. Ten projekt nosi tytuł Wymarzone Miasto, Czyste Miasto. Przepraszam, na razie mam wrażenie, że raczej brudzicie niż czyścicie to miasto. Tak, brudzimy, ale po to, żeby stworzyć coś, potem oczywiście po sobie posprzątamy i te psiaki, które właśnie dzieci tworzą i Państwo mogą zobaczyć pracę i efekt tej pracy, to będzie już przedstawione w formie takiej aranżacji przestrzeni w Galerii w Odrzańskich Ogrodach. Także wtedy już będziemy pokazywać wszystkie skończone, czyste, piękne psy i oryginalne. Te psy są dużych rozmiarów, nawet czasami są większe od normalnych piesków. Natomiast z czego one powstają? Z czego powstają, to ja myślę, tutaj artyści mogą zdradzić tajniki warsztatu, ale powstają właśnie między innymi ze śmieci, z butelek, kartonów, no i do tego jeszcze folia, filc, różne kolorowe papiery, taśmy. No i okazuje się, że można wyczarować z tego psa, który może do psów biegających po ulicach nie jest podobny, ale na pewno jest kolorowy, wesoły i taki, który może żyć w wymarzonym mieście. Czy w ramach tego projektu przewidujecie jeszcze inne działania? Tak, to jest jedno z pierwszych działań. Drugie działanie, które właśnie dziś się zakończyło, to konkurs plastyczny. Zwycięzca tego konkursu będzie miał nagrodę w postaci rzeczowej, atrakcyjną, ale też przede wszystkim nagrodą będzie to, że jego praca znajdzie się na plakatach promujących tą akcję Wymarzone Miasto, Czyste Miasto. Dziś odbędą się właśnie obrady naszej komisji. Oprócz tego planujemy też spotkania właśnie takie edukacyjne, spotkania też właśnie artystyczne, a zwieńczeniem tej akcji będzie wielki happening, który będzie miał miejsce w listopadzie, 23 listopada dokładnie, w Galerii Odrzańskie Ogrody. Będą gry, zabawy, będzie wystawa, będzie występ orkiestry i wielki przemarsz właśnie wesołych psów i ich właścicieli. Skąd pomysł na to, żeby robić takie duże, wielkie psy i to jeszcze rękami dzieci? Zostaliśmy zaproszeni, za co bardzo dziękujemy Stowarzyszenie Brzdąc. Wiem, że powstał taki projekt Posprzątaj po swoim psie, więc na pewno do takiego projektu nie mogły powstać małe psy, tylko duże, kolorowe i wesołe, które są szczęśliwe, kiedy się po nich po prostu sprząta. Więc dlatego taki pomysł, żeby zrobić naprawdę coś takiego spektakularnego, dużego, rzucającego się w oczy. Więc powstają takie gigantyczne, strasznie wesołe psy. Z czego te psy są wykonane i skąd pomysły w ogóle na surowce? Pomysły na surowce generalnie biorą się stąd, że jeżeli chce się już zrobić dużą, jakąś spektakularną formę, to obojętnie jak tani materiał bralibyśmy pod uwagę, to koszty są znaczne, więc podstawą do wykonania takiego psa, jeżeli ktoś chciałby wykonać takiego psa w domu, jest tekturowa skrzynka, cztery listwy lub patyki i potem jest kwestia, żeby już takiego czworonoga zacząć pogrubiać. Można do tego wykorzystać puste butelki po napojach, można do tego wykorzystać jakieś inne pudełka i wszystko razem ze sobą łączyć na okrętkę taśmą klejącą. No i jak już mamy tego grubego psa, można go zawinąć folią stretch, która stworzy taką powłokę, skórę, co powoduje, że ten pies jest dość odporny na warunki atmosferyczne. Można postawić sobie w ogródku. Można by go postawić sobie w ogródku. Czyli walczycie z krasnolami na rzecz psiaków. Zdecydowanie wolimy takie psiaki, które powstają na takich warsztatach jak te. Więc... Tym bardziej, że akcja to posprzątaj po swoim pupilu, a nie posprzątaj po swoim krasnalu. No dobrze, skąd pomysł na to, żeby właśnie w takiej formie, dlaczego to jest lepsza formuła niż jakakolwiek inna? Jakbyście przekonali na przykład innych nauczycieli albo opiekunów, żeby ze swoimi pociechami zrobili takie instalacje? Instalacje? Chyba już instalacje. To już taki bardziej obiekty. Zdecydowanie jestem pierwiastek emocjonalny. Każdy z dzieciaków robi swojego pupila. Jeżeli kochamy takiego pupila, to logicznie, że trzeba po nim posprzątać, dbać o niego, nakarmić go, więc ten taki aspekt emocjonalny jest bardzo ważny, że można go nawet podnieść i przenieść. Ale ja widziałem, że to nie jest problem z dziećmi, które nie sprzątają po swoich pupilach, problem jest z dorosłymi i czy macie na nich jakąś metodę?
To znaczy... No to zapraszamy na warsztaty dorosłych. No, wydaje mi się, że ta świadomość jakoś takiej odpowiedzialności za własne zwierzę zwiększa się. No i z czasem już wiele osób nie wyobraża sobie, żeby po swoim psie nie sprzątać. Nikt nie lubi trafić na jakąś niespodziankę na trawniku, obojętnie czy po swoim psie, czy po cudzym. Ale taka duża, przestrzenna forma robiona przez dzieciaki, to jest duża przyjemność pracy, jak się robi na tyle dużego psa, że żeby go zawinąć, to trzeba mu przechodzić pod brzuchem, nad i tak, że w zasadzie ten pies jest większy od tych dzieci, które go robią. Więc na pewno praca z taką dużą formą sprawia dużo przyjemności. No i zasadniczo w szkołach są małe formaty papieru. Jeżeli są jakieś formy przestrzenne, to raczej wielkości ludzika z kasztanów one nie przekraczają. A tutaj jest okazja, żeby raz poznać bardzo dostępne materiały, które każdy ma w domu i tak naprawdę wyrzuca je. A z tym można jeszcze, zanim się to wyrzuci, trochę się pobawić. I nie zawsze jest tak, że rodzic uczy czegoś swoje dziecko, a tutaj w tym wypadku może dziecko nauczy czegoś swoich rodziców. Więc my po prostu tutaj uderzamy do dzieci, żeby nauczyć ich, żeby dbać o swojego zwierzaka, że nie tylko nakarmić, ale też właśnie posprzątać. Więc być może, że no, te dzieci, które uczestniczą w tych warsztatach... Kiedyś dorosną, będą mieć swoje psy, a nawet mogą czegoś nauczyć właśnie swojego rodzica. Rzadko kiedy widzę, że ktoś sprząta po swoim psie. Czy zdarza wam się zwracać uwagę, proszę pani, proszę pana, trzeba sprzątać po swoim psie? Mi ten raz tak się zdarzyło, jak ktoś tak na moim osiedlu, taka pani się sprzątała i pani nie posprzątała, to ja powiedziałam, że trzeba sprzątać, bo takie są zasady, jak się ma psa, to też trzeba po nie sprzątać. Jak pani zareagowała? Powiedziała, że dobrze, że posprząta i posprzątała. Czyli nie należy ignorować sprawy, trzeba zwracać uwagę, nawet dorosłym, tak? Tak. No tak.